Dzisiejsze kazanie, które przygotowałem, bezpośrednio nie będzie mówiło o rodzinie, chociaż o ważnych cechach, które powinny być naszym udziałem. Сегодняшняя проповедь не будет непосредственно касаться темы семьи, но будет касаться наших как бы обязанностей. Ale w związku z tym, że obchodzicie Dzień Rodziny Adwentowej, pozwólcie na krótką refleksję nad życiem. Tak jak сегодня Dzień Chrześcijańskiej Семьи, разрешите на краткое размышление. Było to ponad 60 lat temu. 60 lat temu nazad. Mieszkałem niedaleko stąd w małej miejscowości Lipowiec. Ja żył niedaleko odsiuda, w tej części Ustronia, Lipowiec nazywa się. Dziś jest to część Ustronia, a ulica Lipowska. Natomiast w tamtych czasach razem z rodzicami, braćmi, siostrą, nieraz nasz dom był odwiedzany przez pewnego bardzo ciekawego człowieka z Koczowa. Там, где мы проживали сейчас, как бы это присоединилось к городу Устрань, и в наш дом очень часто посещал один интересный человек с местности Скочу, немножко дальше. Być może, że niektórzy ze starszych braci pamiętają to nazwisko Stanieczek. Może кто-то из более старших членов церкви помнит фамилию этого мужчины, он назывался Станечек. Nie zapomnę tego nigdy, gdyśmy, ja byłem wtedy małym chłopcem, gdy chodziliśmy po sadzie, który ojciec doglądał. Ja nigdy tego nie zapomnę, kiedy ja, będąc małym dzieckiem, chodziłem razem z ojcem, jego ojciec przyglądał za sadem i on chodził z ojcem na terytorium tego sada. Ten brat, który często odwiedzał nasz dom, pamiętam to jak dziś, często, gdy byliśmy w sadzie, mówił: ja wierzę, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze za mojego życia. I kiedy ten mężczyzna przychodził w gości, oni często z nim też szli w ten sad, i pastor mówi, że on pamięta, jak ten mężczyzna mówił: ja wierzę, że Jezus Chrystus przyjdzie jeszcze w czasie mojej życia. Ten brat był naprawdę w podeszłym wieku wtedy, już dawno nie żyje. Wczoraj przejeżdżając drogą od Katowic w Ustroniu wstąpiłem na cmentarz moich rodziców i przeczytałem tam, że tato zmarł w 2006 roku, mama 10 lat później, w 2016. Этот мужчина в тот момент уже был в достаточно зрелом возрасте, и он уже давно умер. И когда я ехала сюда с Катовиц, то по дороге я заехала на кладбище, где похоронены мои родители, и посмотрела, что отец умер в начале 2000-х годов, мама в 2006 году. А też так mocno wierzyli, że Pan Jezus powróci za их życia. И они точно... Они тоже были сильно убеждены, сильно верили, что Иисус Христос придет еще во время их жизни. Kiedy śpiewaliśmy przed chwilą pieśń numer 212, ilekroć ją śpiewam, nie potrafię opanować do końca swoich odczuć. Когда мы пели эту песнь 212, то я во время пения этой песни, хотя многократно уже я ее пел, мне тяжело контролировать свои эмоции. Powiecie, mogę powiedzieć, że rozpocząłem 70 rok życia. A psalmista powiedział, jeżeli ktoś dożyje lat 70, a kto lat 80, a więc wybaczcie, ja nie mówię w tej chwili o was, mówię o sobie. Jesteśmy w wieku, w czasie, kiedy, jak to młodzi mówią, młodzi tak jak ja, że zaczyna się od naszej półki. Nie wiem, czy znacie to określenie, ale to świadczy, że po prostu jesteśmy blisko kresu naszego życia. Pytanie, czy blisko przyjścia Chrystusa Pana.
Я уже начала 70-й год жизни, и тоже тот псалм, который мы пели, он особо меня побуждает к таким размышлениям, что Давид сказал в одном из псалмов, что человек живет 70 лет, при большей крепости 80 лет, и некоторые тоже говорят, что это уже касается нашего возраста, с нас это начинается, и поэтому такие размышления, которые касаются меня, но не касаются вас. А так вот też dzisiaj kilka słów, które chcę czytać, Słowa Bożego, nie tylko dla was, ale i dla siebie. Chcę, abyśmy przede wszystkim zwrócili uwagę na to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Читая, сегодня будем читать тексты из Библии, я хочу, чтобы мы обратили особое внимание на то, что является самым важным в нашей жизни. Bo przecież, gdy patrzymy na to, co dzieje się za wschodnią granicą, gdy słyszymy to, co dzieje się w Jemenie, to, co działo się i jeszcze się dzieje w Syrii, to, co dzieje się w Afganistanie, to, co dzieje się w wielu innych miejscach Afryki czy Dalekiego Wschodu, to powoduje, że powinniśmy zadawać sobie pytanie, w jakim czasie my żyjemy. То, что происходит сейчас за восточной границей Польши на Украине, то, что происходит в Афганистане, еще происходит в Сирии, в стране Йемен, либо же в разных странах Африки, должно нас побуждать к размышлениям о том, в какое время мы живем. Drodzy, позвольте, że rozpocznę to studium historią, może nie historią, pewnym urywkiem z życia wielkiego człowieka, jakim był Mikołaj Kopernik. Ja начну сегодняшнее наше размышление с истории, которая касается великого человека Николая Коперника. Czy znacie może jego ostatnią modlitwę? Знает ли кто-то его последнюю молитву? Czy ktokolwiek z was spotkał się z tą modlitwą w swoim życiu? Встретились ли вы когда-либо, слышали ли вы о этой молитве? Myślę, że w podręcznikach nie przeczytamy na ten temat, ponieważ on był i wielkim matematykiem, astronomem, chyba nawet i z medycyną miał coś niecoś wspólnego. No, był również kanonikiem, jeżeli dobrze pamiętam, co wiele, wiele, wiele lat temu czytałem. Мы не прочитаем об этом в книгах, но насколько я знаю, он был большим математиком, большим астрономом, тоже занимался немножко медициной и канонизмом тоже занимался. Kiedy zbliżała się jego śmierć, poprosił, aby na grobowcu napisano jego ostatnią modlitwę. Когда он чувствовал, что уже его время заканчивается, он попросил, чтобы на памятнике написали его последнюю молитву. И та его молитва, то эпитафиум так ото брзми. Пани, не прошу о доброч, яком оказалеш Петрови. И его молитва начинается со слов: Господи, я не прошу о доброту, которую ты проявил по отношению к Петру. Nie ośmielam się prosić o łaskę, jaką okazałeś Pawłowi. Mnie nie śmielości prosić o miłość, którą ty projawił po отношению к Павлу. Proszę cię, Panie, okaż mi litość, jaką miałeś dla umierającego Łotra. Прошу тебя, Боже, чтобы ты отнёсся ко мне с такой жалостью, с таким милосердием, как ты отнёсся к умирающему преступнику на кресте. Trzeba powiedzieć, że ten wielki po ludzku człowiek był bardzo pokornym, jeżeli tak można powiedzieć, w tych ostatnich chwilach swego życia. Надо сказать, что этот большой человек с человеческой точки зрения, он był очень таким смиренным, как мы видим с этой молитвы. Otwórzmy więc Księgę Michała, 6 rozdział. I tam z 6 rozdziału czytajmy wiersz 8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
Еще раз читаем с книги Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно, ходить перед твоим Богом». Gdybyśmy mieli czas przeczytać cały ten rozdział, a nawet całą tą księgę, to zauważymy, że Micheasz próbuje nakreślić sytuację, w jakiej była Juda za czasów Hiskiasza. Если бы у нас была возможность и время прочитать всю книгу Михея, мы бы поняли и обратили внимание на то, что Михей обращает внимание на состояние Иуды в те времена. Можно поведеть, что на тиле, на иле знамы историю народу израильского, народу людского, за часов Хискиаша препроводзоно wiele реформ в люде Божьем. Насколько мы знаем историю израильского народа, то во времена Хискиаша много реформ было разных проведено в то время. Ale czytając proroctwo Micheasza, zauważamy, że chociaż lud Boży tamtych czasów formalnie spełniał prawie, że wszystkie Boże nakazy, nie czynili tego serca, ale czynili to po prostu formalnie. Когда мы будем читать пророчество, которое записано в этой книге, то там мы тоже видим, что люди были послушны Богу, но формально. Они не были послушны Ему искренне, из чистого сердца. Pewnego razu jeden z wielkich naukowców badających literaturę, w ogóle literaturę świecką, ale również i traktując Pismo Święte jako pewną literaturę, którą trzeba po prostu głęboko badać. Когда-то один ученый, который занимался изучением литературы, и он тоже обратил внимание на Библию, как на сбор таких литературных книг. Gdy podpisywał pewną dedykację dla kogoś na uczelni, na której wykładał, użył tego tekstu Micheasza, 6 rozdział, 8 wiersz. I kiedy on komuta podpisywał na polsku, nie znam, na ruskim, może też dedykację, no, podpisywał coś to komuta, to использовал этот стих, który my przeczytali w начале проповеди. I wtedy dodał coś bardzo ciekawego. Żaden fragment literatury w całej historii nie jest bardziej wart uwagi niż te słowa proroka Micheasza. I kiedy on to dopisywał, on jeszcze dodał, że nikakój fragment z całej światowej literatury nie dostoin takiego внимания, jak ten tekst z księgi Micheja. Wróćmy więc do proroctwa Micheasza. Jeżeli człowiek, moglibyśmy powiedzieć naukowiec, osoba świecka, zauważyła, że proroctwo Micheasza ma niesamowitą wartość i to zauważył w XX wieku, to myślę, że i my w XXI powinniśmy wyciągać właściwe wnioski. Я хотел бы обратить внимание на то, что если ученый в 20 веке обратил внимание на эту книгу и подчеркнул то, что она достойна внимания, то думаю, что мы, живя в 21 веке, тоже должны учиться из этой книги. Popatrzmy na dwie czy trzy myśli, zanim wrócimy do tego głównego tekstu z 8 rozdziału. Обратите внимание еще на несколько мыслей, как вернемся к тому нашему главному тексту. Zadam wam pytanie. Jaki tekst został zacytowany w momencie, kiedy przybyli mędrcy ze wschodu do Jerozolimy i Herod, król Izraela, był bardzo zaniepokojony, udał się do arcykapłanów nauczonych w piśmie. Jaki tekst został wtedy wskazany, że narodził się król Izraela? У меня к вам вопрос. Когда пришли мудрецы с Востока к царю в Иерусалиме, какой текст был тогда приведен на мысль, на память, когда была речь о том, что родился новый царь? Какой текст? Чи памятаем?
Moglibyśmy otworzyć Ewangelię Mateusza, 2, 4 czy 5 wiersz, ale my otworzymy Micheasza, 5 rozdział i 1 wiersz. My możemy odkryć Ewangelię od Mateusza, no my odkryjemy 5 главу Księgi Micheja. I tutaj w 1 wierszu czytamy, ale ty Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. 5 глава 2 стих. I ty, Вифлеем Ефрата, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Zauważmy, jeżeli uświadomimy sobie, że Micheasz napisał swoją księgę mniej więcej w 8 wieku przed Chrystusem. Давайте обратим внимание на то, что если эта книга была написана приблизительно в 8 веке до Рождества Христова, то до дня dzisiejszego minęło już 2800 lat od tegoż proroctwa. То на сегодняшний день прошло уже 2800 лет от появления этого пророчества. Ale w proroctwie Micheasza znajdujemy inne bardzo ciekawe proroctwo. В этом пророчестве мы находим тоже другое очень интересное пророчество. W 4 rozdziale, otwórzmy tą księgę, 4 rozdział. 4 глава. I tam wiersz 3. 3 стих. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I będzie on sądzić mnogie narody i obliczyć mnogie plemiona w oddalonych stronach. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. О иле пророцтво с 5 rozdziału, 1 wiersz spełniło się w 1 wieku, kiedy Chrystus Pan przyszedł na tą ziemię. Pytanie, tak proszę. Предыдущий текст, да, об Иисусе, который мы прочитали, он исполнился 2000 лет назад во время пришествия Христа. Ale to proroctwo z 4 rozdziału, czy już się spełniło? A to proroctwo już spełniło, czy jeszcze nie? Czy już przekuto miecze na lemiesze? No ale przecież znamy ten historyczny fakt, że na jednym z budynków gdzieś tam daleko w Stanach Zjednoczonych jest ten symbol przekuwania мечи на лемеше. Мы ведь знаем, что на одном из домов США есть такой символ, когда вот кто-то переделывает мечи на вот эти орала и на серпы. Перед народами съединёнными была Лига народов, если исторически хорошо помню, и они имели ту визию, что должен такой час настать, что люди не будут между собой бороться. Перед тем, как официально появились Соединенные Штаты, вначале была Лига народов, и у них была такая вот визия, такое видение, что когда они соединятся, то не будет больше войны, люди будут жить мирно. Але wydaje się, że to proroctwo spełni się dopiero wtedy, kiedy Chrystus Pan powróci po raz drugi. Но кажется, что это пророчество исполнится только тогда, когда Иисус придет второй раз. Gdy wrócimy do tego 6 rozdziału proroctwa Malachiasza, to zauważamy, że Micheasz bardzo mocno występował przeciwko społecznej niesprawiedliwości jego czasu. Возвращаясь к нашему главному тексту, мы видим, что Михей очень сильно боролся с такой общественной несправедливостью. Wydaje się, że co powiedziałem już wcześniej, Hiskiasz, król judzki, wprowadził różnego rodzaju reformy, ale były one reformami powierzchownymi.
Король, который был в то времена на польском Хискияш, он ввел много реформ, но эти реформы, они были такие поверхностные. Ktoś komentując te czasy tak napisał, chociaż na przeszkodzie do osiągnięcia celów przedwiecznego stoi ludzka głupota. Кто так написал, что хотя человеческая глупость, она мешает исполнению вечных таких целей. Бог не jest jednak ani sfrustrowany, ani pokonany. Bóg i sprawiedliwość zwyciężą. Господь не разочарован, он не побежден, Бог и справедливость победят. Myślę, że dzisiaj niejednokrotnie możemy dochodzić do podobnych wniosków, że to, co dzieje się chociażby za wschodnią granicą w Ukrainie, co powiedziałem na wielu innych miejscach świata, nieraz ludzie zadają, nawet niewierzący, albo i wierzący w Boga. Jeżeli Bóg jest, dlaczego On zezwala na to wszystko? Tak jak my mówili, że we mnogich stronach происходят разные военные либо niewojenne происшествия, to многие люди, даже неверующие, иногда даже верующие, говорят, gdzie же Бог, почему Он допускает все это? I niestety bardzo podobnie było w czasach, w które opisuje Micheasz, ponieważ lud był gotowy składać ofiary, pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej, spełniać wszystkie wymogi, ale ich serca były dalekie od tego wszystkiego. И пророк Михей, он тоже обращает внимание на то, что в те времена люди готовы были идти очень далеко в храм в Иерусалиме, чтобы там пожертвования, жертвы принести, но их сердца были очень далеко от Бога. И тогда następuje ten ósmy wiersz szóstego rozdziału, który pozwolę sobie przeczytać jeszcze raz. И тогда имеет место то, что о чем идет речь в восьмом тексте шестой главы, и мы прочитаем его еще один раз. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. O człowiek, skazano ciebie, co dobro i czego требует od ciebie Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Drodzy, powiedzcie mi, może nie na głos, ale w swoich myślach, sumieniach, odpowiedzcie sobie, czy ta druga część tego ósmego wiersza i czego Pan żąda od ciebie, czy nam się to podoba? Jak ktoś od nas czegoś żąda? Ja призываю was к тому, чтобы вы ответили себе в своих сердцах, ответили на те слова, и чего требует от тебя Господь. Легко ли нам слышать и принимать эти слова, когда кто-то что-то, чего-то от нас требует? Wiecie, przewertowałem kilka przekładów Pisma Świętego i zauważyłem, że w jednym z nich to słowo żąda zostało zastąpione słowem oczekuje. Mnie się to bardziej podoba niż to słowo żąda. Я просмотрела этот текст в разных переводах, и в одном из переводов это слово требует заменено на ожидает. И это слово ожидает больше мне нравится. Co wcale nie znaczy, że słowo żąda jest błędne, ale po ludzku mówiąc, bardziej podoba mi się to drugie. Что не означает, что слово требует какое-то плохое, но по-человечески мне лично больше нравится слово ожидает. Wróćmy więc do tych trzech głównych myśli, które znajdujemy w tym ósmym wierszu. I teraz podczerpniemy trzy główne myśli, które znajdują się w tym ósmym stichie. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. Skazano ciebie, człowiek, co takie dobro. Gdybyśmy mieli się zastanowić nad tym, co rozumiemy pod słowo dobro w naszym życiu,
to myślę, że potrafilibyśmy wymienić bardzo wiele, wiele rzeczy. Jeśli byśmy mogli немножко времени посвятить на размышление о значении слова «добро», то, наверное, очень много разных определений могли бы мы сказать. Ale Bóg przez Micheasza przedstawia trzy główne cechy, które powinny być udziałem chrześcijańskiego życia. Через Михея Бог нам говорит о трех главных таких вещах, которые должны присутствовать в жизни каждого христианина. Tylko abyś wypełniał prawo. Исполнять право, либо же действовать справедливо. A inny przekład mówi, co właściwie tłumacz już powiedział, abyś czynił sprawiedliwość. No bo czynić prawo to znaczy czynić sprawiedliwość. В польском переводе более как бы слова так обращены, чтобы исполнять закон, а в русском у нас есть, да, что действовать справедливо, и опять же другие переводы тоже так говорят, действовать справедливо. В różnych przekładach pism w języku polskim jest bardzo podobnie, ale idąc do tego tekstu, abyś wypełniał prawo czy czynił sprawiedliwość. Pomyślcie, pomyślmy, ja również. Czy spotkaliśmy w życiu ludzi sprawiedliwych? Давайте немножко задумаемся над тем, встретили ли мы в нашей жизни людей, которые действуют справедливо? Ludzi, którzy naprawdę czynią Boże prawo, robią wszystko, aby być posłusznym względem Boga. Встретили ли мы людей, которые действительно исполняют Божий закон и стараются быть послушными Ему? Czy tacy ludzie żyli w czasach Chrystusa Pana? Жили ли такие люди во времена Иисуса Христа? Jak myślicie, czy do tej grupy należeli nauczeni w Piśmie i faryzeusze? Как вы думаете, фарисеи и ученые в Письмах, они принадлежали к этой группе людей или нет? Wiecie, czasami nam się wydaje, że faryzeusze to totalni obłudnicy, bo tak dzisiaj rozumiemy to słowo. Ale faryzeusze, ta sekta, grupa wywodząca się z najwierniejszych sług Bożych po niewoli babilońskiej, My możemy считать, i многие tak считают, что фарисеи были такими еретиками, но они принадлежали к группе людей, которые вышли после вавилонского плена. I byli to ludzie, którzy szanowali Pismo Święte Starego Testamentu. Byli to ludzie, którzy bardzo wysoko trzymali Boży Zakon. Это были люди, которые с огромным уважением относились к Ветхому Завету. Они очень так старались исполнять Божий закон. Ale drodzy, gdybyśmy porównali tą grupę ludzi z Chrystusem Panem, czym oni się różnili? Chrystus Pan był pod każdym względem zgodny z Bożym prawem, sprawiedliwością. Jeśli byśmy porównali tę grupę ludzi, to jest faryzeów z Jezusem Chrystusem, to Он точно исполнял Божий закон. До малейших как бы всех моментов он точно его не ломал. Чему не было przyjaźni między Chrystusem Panem a faryzeuszami, ludźmi na wskroś sprawiedliwymi? Czego zabrakło w ich życiu, w ich służbie? Почему не было такого взаимопонимания и принятия между фарисеями и Иисусом Христом? Что они сделали не так, что не смогли его принять? Gdy czytamy dalszą część tego ósmego wiersza, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom. Когда мы читаем далее этот восьмой стих, действовать справедливо и следующие слова, любить дела милосердия, либо же в польском переводе проявлять братскую любовь. Popatrzmy jeszcze raz na czasy pierwszego wieku. Żyje Chrystus Pan, tam w Palestynie żyją faryzeusze nauczeni w piśmie, ludzie na wskroś formalnie sprawiedliwi. I Давай...
Так, прошу. Давайте обратим внимание на то, что в первом веке, да, жили фарисеи, которые были людьми действительно справедливыми, по крайней мере, формально, и тоже жил Иисус Христос. Ale grzesznicy stronili od faryzeuszy, ci sami grzesznicy lgnęli do Chrystusa Pana. I grzeszniki, oni tak stroną obchodzili, z daleka odnosili się do faryzeum i w to же самое время ich ciągnęło do Jezusa Chrystusa. Jak to możliwe, że ten jedyny bezgrzeszny przyciągał grzeszników do siebie, chociaż bezpardonowo nienawidział grzechu? Jak to możliwe, że ten, który był jedynie bezgrzeszny, on przyciągał do siebie grzeszników w to время, kiedy on nienawidził grzech? Ale on równocześnie kochał grzeszników. No, jednocześnie Jezus bardzo lubił grzeszników. A faryzeusze? A farysei? Oni kochali dobro, sprawiedliwość, prawo, Pismo Święte. Wywyższali je, ile tylko można, ale równocześnie nienawidzili grzeszników. Фарисеи не очень любили справедливость, очень любили добро, очень любили Слово Божие, они это так возвышали, но одновременно они очень не любили грешников. Czyli inaczej mówiąc, aby być sprawiedliwym, trzeba być również miłosiernym. Nie da się tych dwóch rzeczy oddzielić od siebie. То есть, другими словами, нельзя быть праведным, не проявляя такой справедливости. Нельзя это просто разделить. Ale jest również i trzecia myśl, chociaż zanim do tej trzeciej myśli dojdziemy, zadam takie osobiste pytanie i wam, i sobie. Czy zdarzyło się w naszych czasach spotkać ludzi, którzy na wskroś postępują sprawiedliwie, ale lepiej trzymać się od nich z daleka? Перед тем, когда мы перейдем далее, я хочу еще задать вам вопрос, такой личный, который касается вас, лично меня. Встретили ли вы в своей жизни людей, которые очень справедливые, которые держатся закона очень близко, но в то же время каждый из нас хотел бы как можно далее находиться от такого человека? Тем кимś может быть ktoś z nas. Таким человеком может быть каждый из нас. По просту czynimy wszystko, aby uwielbić Boga, aby być dobrymi, sprawiedliwymi, aby czynić Bożą wolę, ale często czynimy to o własnych siłach, nie w mocy i w łasce Bożej. My staramy się spełniać to, co Bóg nam mówi, trzymać się Jego zakona, no иногда tak получается, że my to делаем собственными силами, a nie po miłości Bożej. Dlatego też prócz sprawiedliwości i miłości braterskiej potrzebujemy również pokory. Поэтому кроме справедливости и таких дел милосердия нам ещё очень нужна такая скромность. Jak mówi końcówka tego tekstu, i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Skromność либо же смирение, и окончание этого текста так звучит: и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим. Wiecie, gdy patrzę na historię Kościoła, w której mogłem i mogę sam uczestniczyć, zauważam, że gdy jesteśmy sprawiedliwymi, starającymi się czynić wolę Bożą i nawet mamy miłosierdzie względem drugiego człowieka, to nieraz brakuje nam pokory, bo uważamy się za lepszych od innych. Я обратил внимание, что тоже достаточно часто так бывает, что когда мы исполняем закон, мы проявляем дела милосердия, кому-то как-то помогаем все, но нам тоже, людям, бывает не хватает вот этого смирения, такого проявления, такой кротости. Bo przecież pokora jest przeciwieństwem pychy. A pycha jest jądrem grzechu, jest sednem grzechu.
Смирение является чем-то противоположным гордости, а гордость является таким ядром греха, такой сердцевиной греха. Drodzy, czy nieraz nie ulegamy pewnemu niebezpieczeństwu, kiedy powodzi nam się w życiu, kiedy wydaje się, że prawie już jesteśmy bezgrzeszni, święci, już żadnych błędów nie robimy, że po prostu mamy prawo do nieba? Nie бывает ли так, что когда в нашей жизни все хорошо, мы вроде бы не грешим, мы поступаем правильно все, и тогда нам кажется, что нам просто принадлежит, нас просто должны принять, должны пустить в небо. И тогда ulegamy temu największemu niebezpieczeństwu, że to wszystko, co dobre zdarzyło się w naszym życiu, przypisujemy sobie, a nie Bogu. И тогда получается так, что все хорошее, что мы сделали, мы как бы записываем это на себя, мы присваиваем это себе, а не Богу, и получается тогда очень огромная опасность, да, в нашей жизни. Popatrzmy więc na tą ostatnią cechę, pokorę. Czym jest pokora w naszym życiu, chrześcijańskim życiu? Чем является смирение, такое настоящее смирение в христианской жизни? Pozwolę sobie zacytować kilka wypowiedzi różnych ludzi z różnych epok, aby przybliżyć nam po prostu, czym jest pokora. Ktoś tak napisał: pokora jest silna, ale nie zuchwała, cicha, ale nie niema, pewna, ale nie arogancka. Я хотел бы прочитать несколько мыслей на тему смирения, которые написали разные люди в разные времена. И первое из них такое: смирение сильное, но не выносится. Смирение тихое, но не немое. Оно такое уверенное, но не возвышенное. Kolejna myśl mówi: pokora nie jest zaprzeczeniem mocy, którą posiadasz. Jest świadomością mocy, która działa przez ciebie, ale nie jest z ciebie. Смирение не есть таким отрицанием силы, которую имеешь. Смирение есть сознанием силы, которая делает в тебе, но при том же пониманием, что эта сила не исходит от тебя. Charles Spurgeon, XIX-wieczny kaznodzieja protestancki, tak napisał: pokora jest właściwą samooceną. Charles Spurgeon, XIX-wieczny propowiednik, on napisał tak, że smirenie jest takiej prawidłowej samooceną. Natomiast Abraham Lincoln, ten wielki prezydent Stanów Zjednoczonych, w czasie wojny secesyjnej, tak napisał: wielokrotnie padałem na kolana pod wpływem przejmującego przekonania, że nie mam się dokąd udać. Moja mądrość i mądrość ludzi wokół mnie wydawała się niewystarczająca w potrzebie. Abraham Lincoln w czasie wojny, która była w jego czasie, napisał tak, że многократно ja падал на колени под влиянием такого убеждения, что мне некуда пойти. Моя мудрость и мудрость людей, которые находятся рядом со мной, ее не хватает, чтобы решить проблему и решить все наши нужды. Один из так званых ойцов Кościoła, Августин с Гиппоны, написал: «Ежели плануешь zbudować dom cnót, musisz najpierw założyć głęboki fundament pokory». Августин с Хиппоны, он написал так, что если ты планируешь построить дом таких хороших качеств, то вначале тебе надо сделать очень глубокий фундамент смирения. Jeszcze dwa cytaty Billego Grahama, ewangelisty, który jeździł po całym świecie w XX wieku, protestanckim ewangelistą, który powiedział tak: czuję, że ludzie stawiają mnie na zbyt wysokim piedestale.
Wiem jednak, że nie jestem tak dobry, jak ludzie twierdzą. Widziałem ludzi pogrążonych w największej nikczemności i myślałem sobie, byłbym taki sam, gdyby nie łaska Boża. Billy Graham сказал такие слова. Я чувствую, что люди выносят меня сильно высоко на своем пьедестале. Я понимаю все-таки, что я не являюсь настолько хорошим, как люди считают. Я видел очень много людей, которые упали очень низко, и неоднократно я думал, что если бы я был сам, то я был бы точно там же, где те люди, если бы не милость Божья. И остатнее здание. Бог мерзи людей малым мяром покоры, a nie wielkością ich osiągnięć, ani rozległością ich zdolności. I jeszcze jedno jego przedłożenie. Bóg mierzy ludzi malinkim jakby metrem smierzenia, można tak powiedzieć, a nie ogromnością ich, a nie wielkością tego, co oni zrobili, либо же szeroką i jakby ogromnymi możliwościami ich talentów. Drodzy, wracając do tej myśli z proroctwa Micheasza, pomyślmy przez chwilę. Sprawiedliwość, miłość bratnia i pokora. I wracając do naszego tekstu, давайте немножко jeszcze raz zadumajmy nad sprawiedliwością, nad taką wzajemną miłością, dziełami miłosierdzia i smireniem. Czy te trzy szczególne cechy, których Pan żąda albo oczekuje od nas, są naszym udziałem? Являются ли эти три качества, których Бог ожидает от нас, либо же требует, имеем ли мы их? Popatrzmy przez chwilę na Chrystusa Pana. Давайте посмотрим краткое мгновение на Иисуса Христа. Stwórca Wszechświata. Творец мира. Bóg od wieczności. Przedwieczny Bóg. Przybył na tą ziemię i urodził się jako maleńkie, nieporadne dziecię. Przyszedł na tę ziemię i urodził się jak maleńkie dziecko, które nie może niczego. A kiedy po 30 latach prostej wieśniaczej pracy, którą wykonywał, rozpoczął misję, był człowiekiem niesamowicie pokornym. Sam powiedział, uczcie się ode mnie, żebym ja cichy i pokornego serca. Jak po 30 lat takiej sielskiej życia, sielskiej roboty, on zaczął swoje służenie, to on сказал, uczcie się od mnie, ibo ja являюсь pokornym i u mnie jest smirzone serce. Gdybyśmy przeczytali cztery Ewangelie od początku do końca z szczególnym zwróceniem uwagi właśnie na te szczególne cechy Chrystusa Pana, moglibyśmy zauważyć, że wielu ludzi jego czasów uważało, że to był dowód jego słabości. Jeśli byśmy przesiedli wszystkie cztery Ewangelie i zwrócili uwagę na качество Jezusa Chrystusa, to многие люди в те времена считали, что это nie było jakby jego хорошими качествами, tylko to wszystko jego takie projawienie słabości było. Nawet jego uczniowie, apostołowie tego nie rozumieli. Jak mógł pozwolić, mając moc boską, chociaż z niej nie korzystał, będąc tu na tej ziemi, mógł pozwolić na to, żeby był poniewierany, żeby był tak okrutnie traktowany. A uczynił to przecież wszystko dla naszego dobra. Apostole, którzy столько времени byli z nim, nie mogli понять, jak on może tak postupać, jak on może rozrzeszać, żeby k niemu tak odnosili, a ведь on to wszystko działał dla naszego dobra. Prawdziwy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem, pokazał nam na swoim życiu, że jest to możliwe żyć życiem sprawiedliwym, miłosiernym, ale wszystko w pokorze. Настоящий Бог, который стал настоящим человеком, он показал, что это возможно жить справедливой жизнью, жить жизнью, наполненной добрыми делами и при этом быть смиренным. Myślę, że wszyscy dobrze znamy
Piąty rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, już nie będziemy otwierać tego rozdziału, 24 wiersz. Znajduje się tam najkrótsza biografia męża Bożego, który nazywał się Hiob. Hiob chodził z Bogiem. Sama krótka biografia w Biblii zapisana w 5 главе Bytie i касается Jenocha. I chodził Jenoch przed Bogiem. Muszę wam powiedzieć, że ja osobiście lubię czytać biografie różnych ludzi. Nawet mam ich sporo na swoich półkach. Niektóre naprawdę opasłem. Muszę się przyznać, że niektóre nie przeczytałem do końca. Po prostu były zbyt obszerne. Ale Lutra, Kalwina, czy załóżmy Lincolna, po prostu dobrnąłem do końca. Ale już Clintona nie byłem w stanie po prostu przeczytać do końca. Ja lubię interesować się biografią różnych ludzi. U mnie doma jest zbór też różnych knig o biografii różnych ludzi. I niektóre książki biograficzne очень ogromne. Ja nie byłem w stanie ich wszystkich przeczytać, no jeśli речь идет o biografii, na przykład Martina Lutra, Kalwina, to ja ich przeczytał полностью do końca. Ale biografia, która zawarta jest w czterech słowach, zapisana w księgach nieba. Henoch chodził z Bogiem. Czy podoba nam się taka biografia? No biografia, która jest zapisana, można powiedzieć, w pięciu słowach. I chodził Henoch przed Bogiem. Ona zapisana w niebieskich księgach. Nравится ли нам taka biografia? Czy bylibyście, drodzy, zadowoleni, gdyby w księgach nieba obok waszego imienia była zapisane chodził z Bogiem? Myślę, że to by wystarczyło. Понравилось ли это бы вам, если бы в небесных книгах возле наших имен было записано «Ходил с Богом» и все. Niech więc sprawiedliwość, która pochodzi od Boga, miłosierdzie i pokora, której przykład dał nam Chrystus Pan, będzie Twoim i moim udziałem. Amen. I puść to smirienie, ta sprawiedliwość i miłosierdzie, da, puść będą waszym, tak, waszej, projawiające waszej żyzni i mojej żyzni. I żelaję nam wszystkim uczyć się z przymiera Jezusa Chrystusa. Amen.